Howard chyba mnie potrzebuje. Oby on i PG byli cali. Hej Howard, hej PG, co u was słychać? Jakoś leci. Przyłączysz się do nas? Jasne, czego ci trzeba? Czasem sobie tu siedzę i kontempluję. Rom dopływa. Widzisz? Tak. Wybierasz się z PG na rejs? Ten sobie daruję. Zaczekam na kolejny. Lubiłem pływać promem. Wydawało mi się wtedy, że wyruszam w podróż. Howard? Widzisz ten żółty szyper? Z czarnym dołem? Niezły środek transportu. Piękna łajba. Chętnie wziąłbym tego trzmiela w obroty. Hej, Howard? Popłynąłbym na drugą stronę. Do tych trzech filarów starożytnego miasta skrytego pośród chmur. A? Trzech filarów? Tam, po prawej. Gdzie czerwone światła? Masz na myśli te trzy kominy? Dlaczego tam? 20 lat robiłem w tej fabryce. Zwolnili mnie. Straciłem sens życia. A kiedy zmarła moja żona, straciłem część siebie. Ale ptaszki... nauczyły mnie na nowo latać. Zwłaszcza małe pidzi. Tak mi przykro, Howard. Mogę coś zrobić? Ostatnie. Widzisz samą statuę wolności? Jest tam, z lewej strony. Tak, widzę ją. Patrz. Co my... Wow. Stado. Musisz mi pomóc, Spider-Manie. W końcu wyruszam w podróż. Ale chcę, by moje ptaszki były wolne. Żeby zobaczyły kawałek świata. To w końcu gołębie. Zabrałbyś je na północ? W spokojne miejsce? O, no nie wiem, Howard. To twoja rodzina. Czas na nie. Zagwizdź. Dobrze, skoro tego chcesz. Chodźcie, ptaszyny! Poszwędam się wzdłuż wybrzeża, dopóki nie znajdę im nowego domu. Park. Parę ładnych obiektów, na które można zrzucić balast. Howard, chciałbyście zobaczyły kawałek świata. Szukajmy dalej. Skoczmy na most brukliński. Jest tam piękny widok. Keep me away from you.
gra! Korytarz powietrzny? Teraz sobie polatamy! Hej, PG! Zrób beczkę! Na parczek w pobliżu mojego domu. Harry i ja chodziliśmy tam codziennie po szkole. Sam chciałbym tam mieszkać, gdybym był ptakiem. Wow, regaty! Chodźmy zobaczyć. Spokojnie, ptaszyny, zaraz będziemy na miejscu. Gołębie Howarda lubią nasze siecioskrzydła? To bardzo miło! Będę tęsknił za ganianiem was po mieście, ptaszki. Myślałem o pewnym miejscu w Queens. Spędziłem tam dużo czasu ze starym przyjacielem. PG i ekipa mieliby gdzie się podziać. Brzmi nieźle. Dzień. W życiu nie doświadczyłem zbyt wiele życzliwości. Zawsze do usług. Ciągle możesz je odwiedzać. Przyjedziesz pociągiem. Zostawię ptaki na miejscu i zaraz wracam. Howard? Dobra, oto i on. Wasz nowy dom. PG, ty tu rządzisz. Okej, padam z nóg. Wrócę pociągiem. Lepiej zajrzę do Howarda. Pewnie już za nimi tęskni. O nie. Howard? Przyczyny naturalne. Cześć, Spider-Manie. Hej, przepraszam. To mój przyjaciel. Nie musisz się śpieszyć. Wiedz, że wyglądał, jakby odszedł w spokoju. A więc tak. W końcu wyruszył w podróż ze swoją żoną. Nic się nie bój, Howard. Stado jest wolne.
بابا جون، نگران نباش، هنوز دارم درس میخونم با لیلی. هی! Mamcie! Ciebie też miło poznać. O, chciałam zrobić zdjęcie z ukrycia. Chcę zostać prawdziwą fotoreporterką, wiesz? Pokazywać, jakie miasto jest naprawdę, jak na tym zdjęciu. Autorstwa Petera Parkera. To jego pierwsza okładka sprzed ładnych kilku lat. Też bym tak chciała. O, wow! Nie wierzę, że to masz. Pierwsza okładka. Chyba nawet pamiętam, kiedy zrobił to zdjęcie. Panie Jamieson? Tu Peter Parker. Dzwoniłem w sprawie sprzedaży zdjęć. Mój wuj właśnie zmarł, a zbliża się termin spłaty. Nie obchodzi mnie twoje życie, Parker! Przepraszam! Siedzę przed siedzibą Bugle i dopijam kawę. Jeżeli dotrzesz tu zanim skończę, przejrzę twoje zdjęcia. Ale ostrzegam, piję bardzo szybko. Ale panie Jamieson, właśnie jadę piątą. Korki! Jeśli na czymś ci zależy, daj z siebie wszystko. Ale... Powiedz mi, jesteś Nowojorczykiem czy jakimś głupowatym turystą? Nowojorczykiem? Więc kiedy coś staje ci na drodze, krzyczysz z drogi! A gdy napotkasz przeszkodę, omijasz ją! Nowojorczyk zawsze znajdzie swój. Szybko, spuści się do pracy. Wiesz, dlaczego ludzie tu mieszkają? Ze względu na niski czynsz? Niewielkie koszty życia? Nie? Ta przeklęta dziura to najlepsze miasto, jakie kiedykolwiek powstało. O nie! Ryby? Przestań szukać wymówek i przyjdź naprzód! Ale cuchnie! O nie! Roboty drogowe! W życiu tam nie... Skup się na celu, Parker! Przepraszam! Mogę przejechać? Jesteś Nowojorczykiem! Każ im zejść z drogi! Powiedz, uwaga, półgłówki! To moje ulice! Hej, półgłówki! Nie, sorry, przepraszam! Spieszę się! Parker! Żałosne! Bądź mężczyzną! Pokaż im swoją męskość! Już blisko! Przejadę przez Washington Square Park! Jeszcze kilka łyków i dopijam kawę, Parker! Lepiej rusz tyłek! Dzieciak się zabije! Dzięki! Przestań być taki bojaźliwy! Przepraszam! I przestań przepraszać! Przepraszam! To znaczy... Skup się na drodze! Ale pan mówił... Skup się! Czy on jest okradany? To normalny, Parker! Przecież tu mieszkasz! Bądź Nowojorczykiem! W tym mieście jest milion ludzi. Spajki się nie zjadł. Hej! Zostaw go! Coś ty powiedział, chudzielcu? Hej! A ty to kto? Turysta czy gapa? Żartuję! To będzie przyjemne. Dość tego! Już po nim! Te, Brzydal! Pod tą maską pewnie nie ma nic ładnego! Rozerwę cię na strzępy, patałachu! Udało się! I było całkiem fajnie. Jesteś cały? Tak, bo mi pomogłeś. Dzięki. Mojego roweru też nie oszczędzili. O, jak ja mam teraz zdążyć do redakcji? O, moje zdjęcia. Przetrwało tylko jedno. Ciocia potrzebuje pieniędzy, a ja tej pracy. Zdążę na piechotę. Nie mam wyjścia. Z drogi! Jestem Nowojorczykiem! Uwaga, ludzie! Dawaj, dawaj!
Gdzie on jest? Pan Jameson? Peter Parker. Spóźniony! Mam coś, co będzie chciał pan umieścić na pierwszej stronie Bugle. Nie grzeszysz skromnością, co? Staram się emanować pewnością siebie, jak Nowojorczyk. Parker, to jest okropne. Marne oświetlenie, beznadziejna kompozycja. Cholera wie, dlaczego korzystasz z kliszy jak jaskiniowiec. I krew ci leci z nosa. Ale masz szczęście, bo akurat potrzebuję na jutro zdjęcia Spider-Świra. Gratulacje! Zostałeś fotografem Bugle. Naprawdę? Dziękuję. Nie pożałuje pan. Wszystko gra? Wpatrujesz się w to zdjęcie już chyba z 5 minut. Tak, tak. To możesz mi powiedzieć, jak poznałeś tego Petera Parkera? Nie chcesz być taka jak on. Bądź sobą. Mogę ci tylko powiedzieć, że on nauczył się zawsze dążyć do celu, a jeśli coś stało mu na drodze, szukał innego sposobu. Okej, znajdę inny sposób. To co powiesz na zdjęcie w akcji dla Bugle? O, jasne. Tak okej? Tak, a kiedy zeskoczysz, przechyl się w lewo, to złapię sylwetkę. Ja spróbuję. Robi się. Gotowy? Na stanowisko? Skacz! Dawaj, Spidey! Do zobaczenia! Z drogi, śledzie! Nowojorczyk jedzie! Tylu tu niegodnych! Przyniesiemy Flame'owi chlubę! Pająk jest na nami! Hej! Widział ktoś moją cysternę? To wszystko jest w tej zapowiedni! Spider-Man dziś w stronie!
załatał tę cysternę minutę później. Szykują zasadzkę? Nie w mojej dzielnicy. Kiedy kapustan znów zacznie działać? 2 minuty, jak dobrze pójdzie. Potrzebny nam teraz, dopóki nie działa. Mają łatwy cel. No, maskowanie dziś zawiodło, co moi mili? Strzelcie go! Waszym Witolem! Zajmę się nim! Następnym razem zasadzki planujcie na ulicy, jak zwykli przestępcy. Opuszczoną odlewnię, to sporo się tu dzieje. Dlaczego to tyle trwa? Dodatkowe zabezpieczenia. Tombstone bywa wyzwaniem. Racja. Bądź gotów. Poluj, by żyć. Żyj, by polować. Muszę oczyścić dachy i dostać się do środka. Roi się tu od łowców. Jeśli to dla mnie, to miło. Hej. Wreszcie skończyliśmy z tatą. Nadal nie wiem, gdzie jest doktor Connors. Dawno nie widziałem taty tak zmartwionego. Znajdziemy Connorsa. Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Tak, dobry pomysł. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko tu ogarnę. Gdzie jesteś? Pomóc ci? W Williamsburgu, w starej odlewni. Wygląda na to, że przetrzymują tu Tombstone'a. To brzmi jak robota dla Spider-Bracholi. Zdecydowanie nie będziemy się tak nazywać. A jak nazywasz siebie i tamtego? Nie wiem. Spider-Mani, Spider-Manowie. To mylące. Muszę kończyć. Tu jest od groma łowców. Czyli pomoc się przyda. Nie, nie przychodź tu. Oni są niebezpieczni. Nie możemy ryzykować. Na razie. Nie mów.
możemy znów zawieść Cravena. Zachowaj czujność. Nikt nie może się wedrzeć. Łowców, zanim wejdę do środka. Dobra, nie pozwólcie mu się wtrącić! Ktoś zniknął. Przeszukać teren. Znaleźć intruzów. Gdzie ty jesteś? Ten komin wygląda jak wejście.
powinienem się sprężyć. Tombstone nie należy do cierpliwych.